W tym filmie zobaczymy, jak znaleźć sumę i różnicę dwóch wektorów i będą to wektory na płaszczyźnie, czyli takie wektory dwuwymiarowe. Każdy z nich ma dwie współrzędne. Tak? Czyli mamy tutaj wektor A, który ma współrzędne 3 i minus 1 i wektor B, który ma współrzędne 2 i 3. I teraz, jeżeli chcemy znaleźć ich sumę, czyli wektor A plus B, to ta suma wektorów jest oznaczona tak samo jak suma liczb z znakiem plus, i to też będzie wektor dwuwymiarowy, czyli będzie miał dwie współrzędne. I teraz współrzędne tej sumy to są sumy odpowiednich współrzędnych wektorów A i B. Czyli tak, współrzędna x wektora sumy to jest współrzędna x wektora A, czyli 3. No i dodajemy do tego współrzędną x wektora B, czyli 2. Tak? Czyli 3 plus 2. Natomiast współrzędna y wektora a plus b to jest współrzędna y wektora a, czyli minus 1, no plus współrzędna y wektora b, czyli 3. Tak? O. No to razem to jest ile? 3 plus 2 to jest 5 oraz minus 1 plus 3 to jest 2. Czyli suma wektora a plus b to jest wektor o współrzędnych 5 i 2. Dobrze, tyle z sumą. No i oczywiście łatwo się domyśleć, że naturalnym takim uogólnieniem tego działania na wektory o większej ilości współrzędnych, czyli na przykład takie wektory możemy sobie wyobrażać jako przesunięcie w przestrzeni, jeżeli mają trzy współrzędne, no to będzie dodawanie odpowiednich współrzędnych. Przejdźmy teraz do odejmowania. Co to jest różnica wektorów, czyli a minus minus b? No i pewnie się domyślacie, no skoro suma to jest suma współrzędnych, no to dodawanie to jest blisko związane z odejmowaniem, więc pewnie odejmowanie to będzie różnica tych współrzędnych. No i dokładnie tak jest, czyli współrzędna x wektora a minus b to jest współrzędna x wektora a, czyli 3, minus współrzędna x wektora b, czyli 2, no i analogicznie współrzędne y, czyli współrzędna y wektora a, czyli minus 1, minus współrzędna y wektora b, czyli minus, czyli 3. No i w związku z tym to jest wektor o współrzędnych 1 minus 4. Dobrze, to zobaczmy teraz, jaka to jest interpretacja geometryczna tego dodawania. Czyli może wykreślmy nasze wektory w układzie współrzędnych. Czyli wektor a 3 minus 1, czyli 1, 2, 3 minus 1, czyli tu jest koniec wektora a. Czyli jeżeli jego początek narysujemy w początku układów współrzędnych, to tu jest wektor A. Wektor B ma współrzędne 2 i 3, czyli 1, 2, 3. Czyli tu jest koniec wektora B, jeżeli początek jest w początku, tu jest B. No i ta suma ma współrzędne 5 i 2, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Czyli to jest wektor, który jest sumą. No dobrze, i teraz zobaczmy. Tutaj, jeżeli z tego końca się przesuniemy, jak jest z końca wektora A do końca sumy, to jest to 2 w prawo, 3 do góry. No to jest dokładnie tak, jak wektor B wskazuje. Czyli innymi słowy, jeżeli wektor B przenarysujemy na końcu wektora A, także przesuniemy go równolegle, także początek jego pokryje się z końcem wektora A, czyli jeżeli tak go narysujemy, to dokładnie koniec wektora B będzie wskazywał koniec wektora, który jest sumą A i B. No, czyli tutaj mam wektor A, na jego końcu dorysowuję wektor B, następnie łączę początek wektora A z końcem wektora B i to jest wektor A plus B. Oczywiście mógłbym postąpić odwrotnie, to znaczy do końca wektora B na końcu narysować wektor A i wtedy koniec wektora A, no to wtedy wpadam w ten sam punkt i to jest wektor A plus B. Czyli innymi słowy dodawanie tych wektorów jest przemienne, nie zależy od kolejności, czyli A plus B to jest oczywiście to samo, no zresztą, ponieważ to jest określone jako dodawanie tutaj liczb, to jasne jest, że A plus B to jest to samo, co B plus A. Czyli teraz ta figura, która powstała tutaj, to jest równoległobok. No i właśnie ten wektor, który jest sumą, to jest przekątna równoległoboku. No i teraz
w zależności od tego, jaka jest interpretacja fizyczna tych wektorów, no to bardziej naturalne, powiedzmy, jest takie dodawanie lub też takie. To znaczy, jeżeli te wektory reprezentują nam przemieszczenie, no to to dodawanie jest naturalne, żeby przemieszczenie narysować na końcu, czyli najpierw przeszedłem, powiedzmy, jeden na południe i trzy na wschód, wyszedłem stąd, to jestem tu, to jest mój wektor A, przemieściłem się o wektor a potem przemieściłem się o wektor B, czyli jeszcze dwa na wschód i trzy na północ, no to muszę to wektor B narysować na końcu wektora A i to jest moje całkowite przemieszczenie, to A plus B. No jeżeli A i B reprezentują siły, no to raczej bym je przykładał do tego samego punktu i wtedy ta suma to jest właśnie bardziej tak zwana reguła równoległoboku, czyli rysuję równoległobok i jedna i ta przekątna to jest suma. No, obie te interpretacje dają ten sam wynik. Teraz zobaczmy, jak to jest z różnicą. Zobaczmy różnicę, może narysujmy na zielono. To jest punkt 1 minus 4, czyli 1, raz, 2, 3, 4. Tu jest różnica wektora A, czyli A minus B. Ale ta różnica, no różnica to powinna być tak jak w przypadku liczb, prawda? A minus B to jest A plus minus B, czyli powinienem narysować wektor minus B, no wektor minus B to ma współrzędne przeciwne do wektora B, czyli minus 2 i minus 3, czyli tu jest wektor minus B, prawda? Ten sam kierunek, przeciwny zwrot, tu jest minus B. No i co, i do wektora A powinienem dorysować minus B, no to właśnie tak jest, prawda? 2 w lewo i 3 do dołu, to tu jest minus B. No też, czy też do końca wektora minus B muszę narysować na końcu wektor A, czyli znowuż mam to samo, ten sam równoległobok. No ale teraz popatrzmy, że wektor, który jest 1 w prawo i 4 w dół, to jest też różnica tutaj pomiędzy, jeżeli z końca wektora B, koniec wektora B połączę z wektorem A, czyli to jest druga przekątna tego równoległoboku, jakby, prawda? Czyli to jest tutaj A minus B. Tu, czy też tu. Te dwa wektory to są, reprezentują ten sam wektor swobodny, prawda? One to są równoległe wektory. Czyli widzimy, że jak mam dwa wektory, to jedna z, tak narysuję o wspólnym początku, to jedna z tych przekątnych właśnie wychodząca z tego wspólnego początku, to jest ich suma, a druga przekątna to jest różnica, tylko jeszcze trzeba pamiętać o zwrocie. No zwrot jest, jeżeli mam A minus B, to zwrot jest od końca wektora B do końca wektora A. Więc tutaj trudno być może to zapamiętać, więc łatwiej pamiętać może ten obrazek, że A plus B to jest po prostu A, że A minus B to jest po prostu A plus minus B. No i znowuż mamy do czynienia z dodawaniem, no a minus B to jest wektor, który ma ten sam kierunek i przeciwny zwrot co wektor B.